Wiceprezydent Puław Paweł Szabłowski oraz wójt gminy Puławy Krzysztof Brzeziński w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczyli 13 parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W sobotnie popołudnie w sali pompejańskiej starostwa powiatowego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 13 parom z gminy Puławy oraz miasta Puławy, które spędziły ze sobą 50 lat. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie to zostało ustanowione ustawą z 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony jest do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Zaszczytne wyróżnienie trafiło do Janiny i Józefa Harlejów, Teresy i Jana Cieślaków, Ewy i Gustawa Demidowiczów, Danuty i Wiesława Dziełaków, Elżbiety i Ryszarda Kaszubskich, Haliny i Leona Kubików, Henryki i Mariana Lendasów, Henryki i Witolda Płaczkowskich, Janiny i Zygmunta Siekierskich, Janiny i Edwarda Skwarków, Krystyny i Tadeusza Zgierskich, Barbary i Franciszka Żurawskich oraz Barbary i Kazimierza Sulejów.